Sejm przyjął dziś ustawę o usługach płatniczych, którą zainicjował Senat i kilka klubów poselskich. Ustawa ta zmniejsza tak zwane opłaty interchange od początku przyszłego roku, czyli opłaty, które wszystkie sklepy, które przyjmują karty płatnicze, stacje benzynowe, supermarkety, hotele, restauracje i tak dalej, są obciążane na rzecz banków, które wystawiły te karty. Dotychczas w Polsce płacono najwyższe w Europie opłaty interchange, bo nawet 1,5% i więcej od każdej transakcji. Od przyszłego roku to ma wynosić nie więcej jak 0,5%. W sumie ustawa ma na celu upowszechnianie szybsze przez obniżenie cen rynku bezgotówkowego w Polsce, elektronicznego, który dla państwa jest też tańszy, ponieważ nie zdajemy sobie sprawy, że samo zapewnienie obiegu banknotów i monet też kosztuje coś państwu, chociaż my o tym nie wiemy, ale tak jest, że Narodowy Bank Polski ponosi koszty odnawiania tych nowych, wypuszczania tych banknotów, wymiany ich, utrzymania tego całego obiegu, również liczenie tego wszystkiego drogo kosztuje. A więc chcemy potanić trochę funkcjonowanie obiegu pieniężnego.